Telewizja w Polsce, w Centrum Wydarzeń. Dorota Łosiewicz i Marcin Wikło, witamy państwa bardzo serdecznie. Z trzydniową wizytą w Polsce jest Roberta Metsola, czyli przewodnicząca Parlamentu Europejskiego. Rozmawia z wieloma osobami, udziela wywiadów i mówi na przykład o nowej funkcji, która ma powstać w Parlamencie Europejskim. W Komisji Europejskiej, komisarz do spraw obronności. Obronności, no właśnie, ma pani komisarz, ma pani przewodnicząca swój typ z Polski, swój typ na to stanowisko. Posłuchajmy. Cóż, widziałam się z nim dziś i muszę powiedzieć, że brakuje mi jego obecności w Parlamencie Europejskim, ale to, co jest naszą stratą, jest zyskiem dla Polski. I ja poparłabym wszelkie jego działania, jakie tylko chciałby podjąć. Także objęcie stanowiska komisarza do spraw obronności. Cokolwiek chciałby osiągnąć, to myślę, że powinniśmy słuchać tego, co Radek mówi. Ma wiele opinii na każdy temat i ja się z nimi zgadzam. Oczywiście chodzi o Radosława Sikorskiego, szefa MSZ, który ma teraz ambicje zostać komisarzem do spraw obronności. Tego stanowiska jeszcze nie ma, ale ma powstać. A jak powstanie, to słyszymy, że Radosław Sikorski ma duże szanse. CPK, proszę państwa, ekspert rynku lotniczego Maciej Wilk poinformował o powstaniu stowarzyszenia. Tak, dla CPK. Powstała też strona internetowa nowej organizacji. Tak, dla CPK. Stowarzyszenie jest ruchem apartyjnym i apolitycznym, finansowanym wyłącznie ze środków własnych. Skupiamy osoby wywodzące się z różnych środowisk i o odmiennych światopoglądach. To, co nas łączy, to wizja dynamicznego rozwoju Polski, w tym w szczególności w zakresie infrastrukturalnym. Zapraszamy do współpracy, pisze Maciej Wilk. O CPK będziemy oczywiście rozmawiać z Pauliną Matysiak, naszym gościem, polityczką partii Razem, ale... Nim zaczniemy tę rozmowę. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry, przywitajmy pani poseł. Się. Dzień tak. Dobry. Musi pani obejrzeć pewien materiał, który pojawił się na naszej antenie. Chodzi oczywiście o CPK, ale także o panią. Na X-ie wpis z przymrużeniem oka i napisała: niech miłość zagości w sercu każdego i każdej z was, do siebie nawzajem, swoich bliskich i wielkich inwestycji, których nasz kraj potrzebuje. A na zdjęciu dodała okolicznościowy wierszyk: na górze róże, na dole stacja, tak dla rozwoju, to dobra akcja. Złośliwi mówią, że z panią poseł Matysiak to nie ma co się za bardzo umawiać na randki, bo może przez cały wieczór mówić o centralnym porcie komunikacyjnym. Ale to nic złego oczywiście. To zaangażowanie w strategiczny dla Polski projekt można tylko chwalić, więc chwalimy i wysyłamy pani poseł wielkie serduszko w tej sprawie. Serduszko od Marka Pyzy, pani poseł, taka niespodzianka. Dotarło, bardzo dziękuję. Ale tu chodzi o coś naprawdę poważnego, bo pani ponad podziałami zdecydowała się walczyć o CPK i nagle wybuchła matysiakomania taka, znaczy lewica, prawica, wszyscy nagle biją pani brawo, bo oto okazuje się, że jak ktoś chce działać ponad podziałami, to wszyscy są w szoku. Trochę tak jest i czasami sprawy czy rzeczy, które wydawałoby się, że są po prostu zwykłe, wzbudzają bardzo dużo takich pozytywnych emocji, na przykład zaproszenie kogoś z innego obozu politycznego do jednego zespołu, którego właśnie celem jest pilnowanie. Portale pisały, że piekło zamarzło, ponieważ porozumiała się pani z Krzysztofem Bosakiem. Tak, i faktycznie pan Krzysztof Bosak razem z kolegami ze swojego ugrupowania z Ruchu Narodowego dołączyli do tego zespołu. Tutaj mogę też dodać, że na pewno do tego zespołu dołączają też politycy partii Razem. Na pewno dołączyła posłanka Marcelina Zawisza, posłanka Joanna Wicha. Więc faktycznie zespół Tak dla rozwoju ma bardzo szeroki skład i myślę, że to dobrze, bo faktycznie te inwestycje, które są dla nas kluczowe, które mają znaczenie strategiczne, powinny być realizowane, ale też dyskusja o nich powinna się odbywać ponad podziałami. To zdecydowanie są rzeczy, skąd się biorą takie ruchy? To jest naprawdę ruch spontaniczny? To się wzięło tak, o, bo uważamy, że CPK jest fajne, czy to jest przez kogoś gdzieś reżyserowane? Ja nie mówię, że to jest zły ruch, bo jest absolutnie w interesie Polski, ale mam wrażenie, że są też pewnie środowiska, które na tym po prostu dobrze zarobią, mimo że im na tym zależy, żeby podgrzewać tą akcję. To może dwie sprawy. To, że ten ruch Tak dla rozwoju, czy Tak dla CPK i dyskusja na ten temat rozgorzała po jesienią, po wygranych wyborach przez PO, PSL, Hołownię, Polskę, tak, i Lewicę. Mnie nie dziwi, ponieważ faktycznie wtedy do głosu doszły te środowiska, które były bardzo, mówiąc delikatnie, sceptyczne wobec samego projektu. I o ile w poprzednich latach takiej dyskusji merytorycznej nie było i też
mam takie poczucie, że pewnie nie było potrzeby obrony projektu, bo było jasne, że Prawo i Sprawiedliwość chce ten projekt realizować, jasno to komunikowało. Tutaj można o tej komunikacji dużo też złego powiedzieć, bo tam myślę, że było sporo niedociągnięć. Jak wyglądała w ogóle dyskusja wokół Centralnego Portu Komunikacyjnego, wokół tego komponentu kolejowego. Tak jesienią pojawiła się obawa, że być może ten projekt zostanie zamknięty, w ogóle odsunięty. Zresztą takie były głosy też początkowo ministra Laska. Teraz on trochę zmienia ton wypowiedzi i raczej mówi nie, że w ogóle nie będzie, tylko pytanie kiedy i tak dalej, i tak dalej. To jest jedna rzecz. A jeżeli chodzi o to, komu zależy, to jestem przekonana, że oczywiście dużym firmom, dużym podmiotom zależy na tym, żeby ten projekt powstał, bo one po prostu też będą ten projekt realizować, będą go budować. Ale okazuje się, że Polakom na tym zależy. To po pierwsze pisała pani o tym na Twitterze, powołując się na sondaże, ale po Radzie Gabinetowej ostro zaatakowała pani premiera, przygotowała pani interpelację, ponieważ pan premier mówił o ekspertyzach, z których ma wynikać, że no, w zasadzie CPK nie powinno powstać. I co w tej interpelacji się znalazło? Przede wszystkim ja się dopytuję o to, co to są za opracowania, kto je zrealizował, też na czyje zlecenie i w jakich latach powstawały. Czyli tak naprawdę chciałabym dostać taki punkt odniesienia, o czym pan premier dokładnie mówił, bo też mam takie poczucie, że w tej debacie jest bardzo dużo emocji, dużo jakichś takich ogólników, a próbujmy przesuwać tę dyskusję na poziom w ogóle faktów i danych. Zresztą wczoraj z kolei na przykład skierowałam interpelację do pani minister funduszy w sprawie tematu związanego z wydatkami na promocję. Wiemy, że te wydatki były w ostatnich latach, pieniądze były wydawane na tego typu działania. Dużo jest jakichś niedomówień. I dobrze byłoby, żeby opinia publiczna poznała, w jakich latach, jakie kwoty, na co dokładnie, na jakie wydarzenia, czy na reklamy billboardowe, na reklamy w prasie, w radio, w telewizji i tak dalej, czy byli zatrudniani eksperci, jeżeli tak, to jacy i jakie dostali też wynagrodzenie. Więc myślę, że im więcej faktów i danych, tym łatwiej po prostu nam dyskutować o tym, co jest istotne samej merytoryce. A czy da się przełamać takie pewne kłamstwo, które też krąży wokół CPK, to znaczy te wywłaszczenia, no już przed kilku dni takie starcie pani z Grzegorzem Napieralskim w studiu też głośnym echem się odbiło również u nas w telewizji. Mowa o wywłaszczeniach. Chyba to kiedyś rzucił Donald Tusk, mówiąc, że nieludzko traktowano tych ludzi, którzy tam byli stamtąd wywłaszczani. No nie byli wywłaszczani pod samo lotnisko. Tam to był program dobrowolnych nabyć, prawda? Tak. Te tereny, które zostały zakupione, prawie chyba 1300 hektarów, to tereny, które zostały kupione właśnie w programie dobrowolnych nabyć, czyli właściciele sami sprzedawali, sami podejmowali tę decyzję. Natomiast też jasno trzeba powiedzieć, że te wywłaszczenia będą przy tym projekcie i tutaj też należy do tego podchodzić z dużą empatią, bo dla tych osób, które no muszą, zostaną wywłaszczone, będzie ta decyzja wywłaszczeniowa, na pewno jest to trudne, tak, żeby wyprowadzić się z domu, w którym się wychowywałam, z ziemi, którą znam, często też dziedziczoną, tak, z dziada, pradziada. No tak, ale do tej pory do tego nie doszło i nie ma co jakby dorabiać tutaj tylko rzeczywistości. Tylko też, prawda? Że stójmy twardo na ziemi, na pewno będą te wywłaszczenia. Nie ma możliwości, żeby ich nie było. Zresztą każda inwestycja, która jest w Polsce realizowana, no ten element wywłaszczeń jest, mamy takie zagospodarowanie przestrzenne, jakie mamy i nie da się żadnej dużej inwestycji przeprowadzić bez wywłaszczeń, czy elektrowni jądrowej, czy drogi ekspresowej, czy autostrad. I zawsze do tych wywłaszczeń dochodziło. I nie sposób jest, tych wywłaszczeń, tak, to jest jest też prawdą, tak? Że tak jak często właśnie, zwłaszcza politycy Platformy opowiadają, że podczas budowy autostrad nie było protestów. Oczywiście, że one były w bardzo wielu miejscach. I to jest oczywiście naturalne, bo nikt nie chce po prostu być wyrzucony z domu, wyrzucony w sensie zmuszony do tego, że musi się wyprowadzić. I trzeba pamiętać o tym, że te kwoty, które ktoś dostanie, muszą być po prostu godne, to prawda, muszą być odpowiednie. Ale też nie możemy zostawić tego tak, że jedna czy dwie osoby zablokują gigantyczną ogólnokrajową, tak, albo nawet i europejską inwestycję. Tak, i to jest zgoda, prawda? I jak widzimy, wiele inwestycji do tej pory było realizowanych, nawet opór pojedynczych osób temu nie przeszkodził. I też po prostu dobrze, też pewne te mity,
mity rozwiewać. Osoby, które będą musiały opuścić swoją ziemię czy swój dom, muszą po prostu dostać odpowiednie odszkodowanie, tak żeby mogły rozpocząć nowe życie w innym miejscu, a inwestycja mogła być po prostu realizowana. Pani poseł, przechodzimy do wyborów samorządowych. Wybory samorządowe, tak, bo to jest coś, co rozpala nasze emocje. Kandydatką Lewicy w Warszawie została Magdalena Biejat. No i od razu wydaje się, że pani Magdalena Biejat stała się wrogiem publicznym numer jeden stacji komercyjnej. Ja tutaj poproszę naszych kolegów z reżyserki, żeby przygotowali materiał, w którym za chwileczkę zobaczymy, jak teraz wygląda rozmowa z panią marszałek w stacji TVN. Już nie jest tak przyjemnie, jak było kiedyś, ale nim pokażemy ten materiał, zapytam, czy to nie zaszkodzi koalicji w ogóle, znaczy temu, że Lewica jest w koalicji z Koalicją Obywatelską, no a tutaj będzie starcie z Rafałem Trzaskowskim. Nie, ja nie mam takich obaw. W ogóle te starty samorządowe w różnych miastach w bardzo różny sposób się układają. Są takie samorządy, w których na przykład Nowa Lewica idzie do wyborów ramię w ramię z Platformą Obywatelską. Są też takie, gdzie wystawia swoich kandydatów czy swoje kandydatki. Wszystko zależy od uwarunkowań konkretnych miejscowości. W Warszawie wystawiamy naszą kandydaturę, Magdalenę Biejat, i myślę, że to jest dobra kandydatka, która też jest w stanie przedstawić taką lewicową wizję rozwoju miasta, która idzie obok tej wizji Rafała Trzaskowskiego. Rozmowę o tej lewicowej wizji rozwoju w stacji z Moniką Olejnik. Pokazaliśmy to wczoraj w Polityce na Deser. Nie stać na mieszkanie w Warszawie coraz większą grupę ludzi. I nie mówię tutaj o ludziach najniżej uposażonych, ale również o chociażby nawet pracownikach tego miasta. Co należy zrobić? Zaraz będzie tak, że nauczyciele będą się dojeżdżać spod Warszawy, żeby uczyć dzieci. Dobrze, czyli co należy zrobić? Trzeba zacząć inwestować w mieszkania społeczne, w mieszkania czynszowe, w mieszkania dla klasy średniej, nie tylko w mieszkania komunalne. Dobrze, ale te wielkie inwestycje, to co pani latach, myśli? Dla mnie ta wielka inwestycja to właśnie są mieszkania. I to jest ta wizja przyszłości, tak? To jest jedna z tych części, tak, oczywiście. No i tak ta rozmowa teraz wygląda i myślę, że jeżeli ktoś stanie przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu, to w TVN-ie tak właśnie będzie traktowany. Pani poseł, ale mam jeszcze wypowiedź też innego naszego gościa, z którym pewnie nie do końca się pani zgodzi. Konrad Berkowicz, czyli kandydat Konfederacji na prezydenta Krakowa, taki oto swój pomysł na Kraków przedstawił w telewizji w Polsce. Po pierwsze, to będzie Kraków, który skończy z roweriozą. Myślę, że będę jedynym kandydatem, który nie boi się narazić rowerzystom. Nie mówię oczywiście o wszystkich rowerzystach, bo sam jeżdżę czasem na rowerze i mam wielu znajomych, którzy jeżdżą na rowerze, ale chodzi o rowerzystów pojmowanych jako taką grupę społeczną, która zachowuje się często tak, jakby uważała się za najważniejszą, wobec której miasto powinno być zorganizowane, i zachowuje się często roszczeniowo. I to widać na ulicach miast. I niestety polityka w każdym mieście idzie w tą stronę, że w Krakowie na przykład centrum miasta jest zrobione tak, że 1/3 pasów, wąskich pasów jezdnych jest przeznaczone dla rowerzystów, nie wiadomo po co. Więc ja będę kandydatem, który broni motoryzacji w Krakowie i który zdecydowanie będzie walczył z koncepcją stref czystego transportu. Pani poseł Paulina Matysiak naostrzyła miecz i teraz odpowiada Konradowi Berkowiczowi, co to znaczy, który chce skończyć z roweriozą w Krakowie. Jest to przedziwny postulat. Ja myślę, że miasta są budowane po to, żeby dobrze nam się w nich żyło i mamy różnych uczestników ruchu drogowego. Nikt nie mówi o tym, żeby niszczyć ulice albo żeby tylko ulice przeznaczać dla ruchu rowerowego. Ale to się dzieje w Warszawie. Naprawdę są zwężane te pasy dla samochodów. Tak, ale to, że są zwężane, oczywiście. Natomiast ja mówię o tym, że nikt nie zamyka ulicy albo jej w ogóle nie wyburza. Pojawiają się w Warszawie buspasy. Myślę, że ich powinno być więcej. To ułatwia podróżowanie i też daje alternatywę dla tych osób, które dojeżdżają na przykład autem i stoją w korkach. Autobus jedzie często szybciej albo mógłby jechać szybciej, gdyby pojawił się buspas. I teraz wracając do tych rowerów, myślę, że dobry włodarz miasta, burmistrz, prezydent, prezydentka powinny w taki sposób kształtować tę politykę infrastrukturalną, tak żeby znalazło się miejsce dla każdego uczestnika ruchu drogowego, czy tych osób, które się przemieszczają po mieście. Tak będzie kształtować?
Jestem przekonana, że tak. Znaczy musi być dostrzeżenie tego, że poruszamy się po miastach pieszo, poruszamy się na rowerze, korzystamy też na przykład z tych urządzeń typu hulajnogi czy różne inne rozwiązania. Korzystamy z transportu publicznego, który na przykład w Warszawie musi wrócić do tego poziomu sprzed pandemii, ponieważ ta siatka została tutaj mocno pocięta i nie wróciła do tego poziomu sprzed 4 lat, a potrzeby przecież rosną, więc tych potrzeb, takich jeżeli chodzi o ruch w mieście, jest naprawdę dużo. Można eliminować po prostu rowerzystów tylko dlatego, że taki środek na lokomocji tym polu wybrali. Widzę, porozumienia z Konfederacją nie będzie. Chyba że pan Berkowicz poprze CPK, to tutaj się porozumienie pewnie zdarzy. Dziękuję serdecznie. Paulina Matysiak, posłanka Lewicy, razem była naszym gościem, a my wracamy do państwa za kilka chwil.